Cześć kochani, to ja, wasz Wojtuś Pietraszek. Dzisiaj temat dosyć trudny dla nas wszystkich. Wszystkich, którzy grają na różnego rodzaju instrumentach. W naszym wypadku basie czy na gitarze. Jest to temat o tyle chyba trudny i nie do wyczerpania, czy tam nie do skorygowania i usunięcia jakby od razu, no ponieważ jest to taki dosyć ciągły taki schemat, że mamy jakiś tam ten poziom umiejętności, czyli tam tak zwany skill, prawda, jak tutaj wszyscy mówią. No i ten skill nam po jakimś czasie, jeśli nie ćwiczymy, opada. No i być może to jest, znaczy być może, no ja widzę po sobie na przykład, że to jest naprawdę bardzo wnerwiający temat, bardzo wnerwiający problem. Tutaj na przykład wiecie, że tam wróciłem teraz z nadmorza, 3 tygodnie byłem nad morzem i grałem na gitarze 2 razy w ciągu tego czasu, co było moim olbrzymim błędem. Jednak no, nie da się wyeliminować tego, takich rzeczy. No, jeśli gdzieś idziemy albo nawet nie damy rady wziąć gitary, to nie ma jak ćwiczyć. No, nie ma możliwości ćwiczenia z instrumentem. Oczywiście mnóstwo różnych ćwiczeń bez gitary, ale tutaj w tej lekcji odnośnie ćwiczenia z gitarą po przerwie, o tak można powiedzieć, ćwiczenia, nabywanie z powrotem kondycji, poprawianie kondycji po jakiejś dłuższej przerwie bez instrumentu lub z nieodpowiednią albo za małą ilością godzin spędzonych, żeby ten skill utrzymać. No i tutaj podstawowa rzecz, o którą trzeba zadbać i którą trzeba wyeliminować, jest to napinanie mięśni podczas grania. No jeśli prawda, bierzemy tą gitarę znowu po jakiejś dłuższej przerwie, to czujemy wyraźnie w pewnych częściach ciała, mówię głównie o rękach, już nie mylić z jakimiś innymi przyrządami, narządami, głównie skupimy się na rękach i wszystkim, co jest związane z graniem. Czujemy po prostu w mięśniach, czujemy na przykład tutaj, w tych mięśniach w prawej ręce, czujemy narastający, jakby można powiedzieć, taką blokadę narastającą, czyli po prostu skurcze mięśni, które po prostu powodują, że nie dajemy rady płynnie wykonywać tych dźwięków. To akurat prawą ręką kostkowanie i tłumienie, prawda? W tej ręce z kolei też mięśnie tutaj przedramienia, tak to się nazywa, przedramienia nam dokuczają. Często jeszcze mięśnie tutaj, mięśnie nadgarstka i kciuka. No jeśli kciuk stanowi przeciwwagę dla tych palców i dłużej gramy, to po prostu zaczynają nam się robić skurcze w tej lewej ręce. No i teraz jest ważna, według mnie, no i według mnie, proszę ja was, ważne jest to, że podczas grania myślimy o tym, żeby te mięśnie pulsować. To jest takie, można powiedzieć, bardzo prosty zabieg, ale zarazem strasznie trudny do wykonania, ponieważ musimy podczas grania, gramy jakieś tam ćwiczenia, podczas grania musimy myśleć o tym, żeby tych mięśni nie napinać, albo poluzowywać wręcz podczas grania. Bo nie to, że przerwiemy granie, o, poluzuję sobie mięśnie, o, jak super, o, i sobie gram dalej. To oczywiście, jeśli już nie dajemy rady grać z tego powodu, to musimy sobie zrobić przerwę. Jednak chodzi o to, żeby właśnie podczas grania skupiać się ściśle na tych naszych mięśniach, bo one po prostu nas blokują i nam uniemożliwiają w ogóle wykonywanie, czy w ogóle granie. Nie tyle wykonywanie ćwiczeń, w ogóle jakiekolwiek granie. No i frustruje to też dodatkowo, ponieważ no, to, co nam świetnie coś wychodziło, to teraz kurczę nie dam rady, bo my po prostu ręce mi się zacinają, można tak powiedzieć. No i teraz przejdziemy do samego zajęcia się tym tematem. Czyli tak, mamy tutaj oczywiście nasz instrumencik wspaniały, gramy oczywiście tam sobie kosteczką i tak dalej, pióreczkiem. No i co, no i właśnie, no teraz mamy, jak to się za to zabrać, żeby te umiejętności poprawić? Zwróćcie uwagę bardzo pilnie na to, że żeby wykonywać
ćwiczenia takie, które nam stricte jakby dotykają wykonywanego problemu. Na przykład mamy problemy też powiedzmy z szybkością palców, prawda? Czy na przykład z szybkością palców poszczególnych, na przykład pierwszy, trzeci, czwarty. To na przykład ja u siebie też doświadczam, że właśnie na przykład pierwszy, trzeci palec no nie za bardzo już taki jest taki sprawny jak powiedzmy wcześniej, jak kiedyś. Czy tam 2, 3, 4, załóżmy te ćwiczenia z pajączka, czyli właśnie tutaj te ćwiczenia z pajączka, które niejednokrotnie was bardzo nudzą, są tutaj straszliwie no właściwie niezbędne, można powiedzieć, poniekąd na początku. No niezbędne są dlatego, że każdy z tych ćwiczeń angażuje konkretne palce, czyli na przykład skupiam się na lewej dłoni, no i wykonuję ćwiczenie na przykład 1, 2, 3, 4. No i teraz to musi być ściśle musimy się skupić na wykonywaniu tego ćwiczenia. No czyli na przykład przechodzimy sobie w poprzek gryfu, prawda? Ty, później od drugiego progu, później trzeci próg i tak dalej. I właśnie ważny jest ten schemat, że zostawiamy cały czas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ćwiczymy go bardzo długo. Oczywiście zwiększając tempo i zatrzymując się, czy ewentualnie zwracając uwagę na niewydolność naszych rąk przy konkretnym tempie. Załóżmy na przykład, ćwiczę sobie to. No i na przykład, o, tutaj już zaczynam, załóżmy, coś mi tutaj zaczyna w tej ręce, tutaj ten, coś piórko nie za bardzo mi się tutaj chce jakby przyczepiać tych strun, że tak powiem w cudzysłowie, tak jak wcześniej, bo mi coś się zaczyna wyślizgiwać. No i właśnie w tym momencie, ten moment jest dosyć kluczowy, żeby właśnie sobie pomyśleć o tych elementach, które nam sprawiają trudność. Czy na przykład załóżmy w pierwszej kolejności to piórko, no to musimy po prostu... Musimy się skupić właśnie na tym, czyli na przykład ja teraz podczas grania dokładnie myślałem właśnie o tym kostkowaniu, nie myślałem o tych palcach, no bo tu sobie zostawiłem motyw 1, 2, 3, 4. Przestałem myśleć o tej ręce, gram 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lub tam 4, 3, 2, 1, prawda? Ten motyw, ale właśnie myślałem stricte właśnie o tym piórku, patrzyłem nawet podczas grania właśnie na to. Tu właściwie nie używałem, nie musiałem się skupiać, czyli właśnie te ćwiczenia pajączkowe. Oczywiście to nie tylko, ale w pierwszej kolejności bierzemy te ćwiczenia. Zostawiamy sobie, można powiedzieć, palce, niech sobie same tutaj grają. Ważne oczywiście, żeby one poprawnie się tutaj poruszały, bo jeśli tutaj się coś nam myli, to musimy się skupić na tym, a później na kostce, czy na piórku. Więc tutaj właściwie wtedy zaczynamy kombinować. Gram cały czas powiedzmy jedną sekwencję i zaczynam tutaj próbować jakoś z tą prawą ręką bardziej poświęcać jej uwagi i zaczynać tutaj jakoś koordynować, zmieniać położenie, poprawić piórko, zastanowić się jak z tą prawą ręką, czy tutaj nie za bardzo napina mięśni. Na przykład kwestia jest też taka, że właśnie podczas ćwiczenia, jeśli nam się no prawda, tutaj pióreczko, był problem z piórkiem, ale teraz chodzi z tymi mięśniami. Teraz właśnie podczas tego grania, znowu tu zostawiamy, niech sobie palce grają, a teraz się skupić, myśleć o tym, żeby poluzować mięśnie.